TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Uwaga, uwaga, jest z nami Klaudia, jest z nami jak zwykle Tomasz i mama Bargiela. Gdzie my jesteśmy? W Koszalinie. Tak? Tak? A co my tu robimy? No właśnie, co my tu robimy? Jedziemy na stadion, na mecz. O szczegóły tutaj tego pana. Tomasz. Wyjechaliśmy po 5:00. Rano. A teraz jest 4:00 prawie. Muszę policzyć. Zmień jeszcze pas, jak nie masz ciągłej, na prosto. O, jest i Grzegorz. O, Grzegorz. Ja myślę, że nas... Jupiterów nie ma, ale też jest fajnie. Tak. Widzimy jeszcze wierni fani. Wierzą w naszych? Nie widzieli tabeli chyba. Pan powie, gdzie możemy się umiejscowić. Wierzą, czy? Ale tam generalnie jest też taka budka, widzę, w tym środku. Idzie do góry wejść? To trzeba by dyrektora zapytać. Dyrektora, to bym musiał... Mógłby nam pan się tam dostać? No to będzie do dyrektora zapytać. Bo musimy sobie podpiąć do prądu, żeby tu... No, bo my tu relację radiową. No właśnie, chyba nas to nie minęło nikogo. Dzień dobry, panie trenerze. To tylko jest sport. Jeden wygrał, drugi przegrał, albo zawiesujemy tu. Jak pan świętej pamięci, pan Górski mówił. No tak. Najprostsze słowa. Szkoda naszych nie reprezentantów, wie, nie? Tam czego wie pan, bo mnie zęby boli po pierwszym meczu, a teraz mam kasa. Nie od pijaństwa, tylko mam... No to chyba każdy tak dzisiaj. Ale to wie pan, coś się zaczęło nie od teraz, tylko od meczu za nią trzeba było ciągnąć wnioski. No ale no potem nie było źle, nie? Generalnie. Jak, ale jakie źle? Z kim już grali, pan by zobaczył. No przepraszam. Prawda jest taka, że trochę fartuku już nie było, nie? No nie, było. No nie oszukujmy się tam. Ale dzisiaj na szczęście zobaczymy tu inną piłkę, inną jakość, no lepszą. Względnie, już jak ogląda, wie pan, albo tych maluchów moich, chociaż mam jakość, mam fatalną w tym roku, nie? Chodzi o mentalność rodziców i w ogóle, to jest masakra. A to jest ważne, nie? Żeby tam na przykład... Tych chłopców, co grałem na Narodowym, to od trzeciego roku życia uczyłem. Mhm. I efekty są, no, ale proszę. To była mentalność. No tak. Rodzice, rodziców i tak dalej. Rodzice są, a dzisiaj jest tragedia. Przychodzą, przyprowadzają dzieciaki, to jest po prostu niewolnictwo. Takie jest moje zdanie. Taki stosunek do dzieci, tak? Że on musi? Że on musi. No, to jest błąd, to jest duży błąd. No, błąd. Z tego chyba nigdy nic niedobrego nie wychodzi, nie? Nie, absolutnie. Tutaj nasze stanowisko komentatorskie. Skąd będziesz mógł cieszyć się i okazywać radość po bramkach? Klaudio, jak się tam wlazło? Klaudia, gdzie chleb i sól? Mam tam, żeby... Wtedy żelki mogą być. To super, nie? Świetnie, no. No i tak, w ramce Jakub Bielecki, dalej na prawej stronie obrony Paweł Starzyński, w środku Bartłomiej. Panie Aniu, jak grają? Coś długo gola nie ma. Raptem parę minut, spokojnie. Proszę! Na głowę! No jest dziecko, no. Generalnie dużo więcej piłki niż w wczorajszym meczu kadry, nie? Co wynik typują w dzisiejszym meczu? Jaki wynik typujemy w dzisiejszym meczu? No, za 2-0 dla Bałtyku. 2-0 dla Bałtyku? A kogoś szczególnego tu obserwujecie? Nie, wszystkich porówno. Trenera przede wszystkim. Trenera. Jakiś znajomy? Znajomy. No to zobaczymy jak będzie, ale generalnie tak realnie. Bo Rów generalnie w ostatnim meczu 17-0 był meczu. No a tu 11-1. Czyli można powiedzieć, że wyrównani. Wyrównani bardzo. Przynajmniej na razie po boisku też widać, że wyrównani. A Rów poza tym, że to klub z tradycjami, to tak to widać na boisku. Jest równoprawnym i równorzędnym partnerem. Zobaczymy co będzie dalej, daj Boże, żeby tak było. Zobaczymy. Budzimy się. Miejscowi na trybunach mówią, że Ruch, mimo że przegrywa, ma więcej z gry. Zdecydowanie. Wydaje się, że trochę za dużo kombinacji momentami. To zrobimy swoje?
Mi się wydaje, że tak, że po prostu ten tygrys został tak podrażniony. Biało-niebieski, niebiesko-biały tygrys. Tak, że teraz po prostu zje tego swojego rywala. Stój, stój, dołącz do Wokola. Jeszcze jeden dołącz, chyba. Dobrze jest. Wrażenia po meczu? Dobry, dobry. Dobry mecz, co? Nie no, kultura piłkarska wyższa tu u was. Dzięki. Lepszego. Panowie, żyjemy! Brawo! Do końca walczyliśmy i nie przegraliśmy. Nie przegracie! Nie przegracie! Panowie, gramy na stoisku, to jest duży atut. Dawać. Głowy do góry wracamy i jedziemy. Byliśmy bramcie na wyjeździe, o tym trzeba pamiętać, panowie. Ale cztery dni jedziemy. 0-0 i jademy. Ostatnio odsuwamy. Było dużo premedytacji z naszej strony i właśnie chcieliśmy sprowokować kibiców do tego, żeby jeszcze liczniej przybyli na nasz stadion. No to 1-1 chyba powoduje taki dreszczyk emocji i w związku z tym zapraszamy.